tvpodkarpacie.pl. Willa Zaleskich w Sanoku to budynek, którego historii sanoczanom przedstawiać nie trzeba. Zdaniem Jerzego Gościńskiego, prawnuka doktora Karola Zalewskiego, współwłaściciela budynku, po rewitalizacji placu Świętego Jana skarpa pod murem, a także plac pomiędzy murem granicznym a obiektem systematycznie się osuwa. Według Jerzego Gościńskiego przyczyną takiego stanu rzeczy jest woda, która spływa z sąsiedniego placu. Jeżeli nie zostaną poczynione kroki do zabezpieczenia skarpy oraz muru, może w tym miejscu dojść do katastrofy budowlanej. Moim zdaniem sprawa zaczęła się 3 miesiące po rewitalizacji, kiedy w jednym miejscu po raz pierwszy mur się obsunął. Czego przedtem przy niższym poziomie placu, o wiele niższym, bo te murki były dużo wyższe. W tej chwili murek na placu jest taki, że nie siądę na nim jak na krześle, a dawniej tak było. Czyli tu już w tym miejscu gdzieś mur jest podniesiony o dobre ponad metr w stosunku do poprzedniego terenu, który był przed rewitalizacją. Jest pięknie, to trzeba przyznać, jest bardzo ładnie, tylko że sąsiad no nie może w budowlanym prawie być w tym momencie, prawda, poszkodowany, a skarpa, o której już mówiłem, jest przez rzeczoznawców określana skarpą osuwającą się, czyli ten mur w tej chwili na osuwającej się skarpie, jak odbudować, jak w ogóle próbować cokolwiek zrobić. Tu musi zająć stanowisko miasto. Urząd miasta, aby obalić tezę potomka doktora Zaleskiego, postanowił na placu Świętego Jana przeprowadzić test. Starano się pokazać, że woda nie zalewa sąsiedniej posesji, lecz spływa do kratek ściekowych. W tym celu sprowadzono na plac Świętego Jana beczkowóz z wodą, którą wylano na jego powierzchnię. No, okazało się, że spadek terenu jest zgodnie z projektem wykonany w stronę istniejących odwodnień, czyli istniejącego odwodnienia liniowego oraz kratki wpustu deszczowego. Tak jak projekt zakładał, tak zostało to wykonane i eksperyment wody potwierdził, że spadki są prawidłowe. Jerzy Gościński nie do końca zgadza się z wnioskami płynącymi z przeprowadzonego testu. Lanie wody ze szlaucha, prawda, po pochyłości, a padanie dużego deszczu z góry daje zupełnie inny efekt, prawda? Więc tutaj ta woda nie będzie bezpośrednio skierowana tak jak ze szlaucha. Ale i tak woda nawet lana, prawda, z tego beczkowozu pod murek tam podchodziła ewidentnie w jednym miejscu, więc tam też gdzieś ta woda pomału schodzi. Deszcz pada z góry i między kapliczką i murem naszym, murkami i wejściem na teren posesji, gdzie został podniesiony teren, jest jeszcze ziemia pod drzewem, na którą też pada deszcz i która wyciska dołem wodę głębinowo, prawda, a powierzchniowa, czy to ze śniegu, który spadł, też wypłynie i spłynie na dół. Jeśli nie woda spływająca z placu, to co jest przyczyną osuwania się muru oporowego? No, główną przyczyną są wody opadowe, które bezpośrednio ingerują w glebę, w grunt, w zbocze. No, w tym przypadku widzimy tutaj, że jest u pana, przynajmniej od tej strony kapliczki, jest jedna rynna, duża rynna, która odprowadza bezpośrednio wodę w grunt, powodując jej zwiększenie jej obciążenia i powodując też zmniejszenie tarcia. I ta ziemia się ślizga po skale i to powoduje, to przyczyny osuwiskowe są takie. Ta rynna miała być w ramach rewitalizacji włączona na plac. I właśnie inżynier, architekt pan Czernek, który poszedł na emeryturę, kiedy był tutaj ze mną na takiej wizji, stwierdził, że jest błąd i że to będzie naprawione. No do dzisiaj nic takiego się nie stało, a mur już w części większej leży. Ja się boję tylko o jedno, że jeżeli najwyższa część muru w jakiś sposób się usunie i nie będzie zabezpieczenia od dołu, a zabezpieczenie muru może być tylko od dołu, czyli przez Urząd Miasta, bo to jest ich ziemia, ich teren, i mur jest graniczny, no może dojść do tragedii, bo potężne kamienie z muru mogą spaść na dół. I tu pojawia się pad w rozmowach na temat, kto ma zabrać się za zabezpieczanie muru. Aby jednak rozpocząć jakiekolwiek prace stabilizujące, trzeba zabezpieczyć skarpę przed dostawaniem się wód opadowych, czyli wody opadowe zewnętrzne, opadowe z rynien, z podwórzy. Trzeba po prostu te wody wszystkie zabrać i odprowadzić do kanalizacji deszczowej.
i wtedy można się zabrać się za remont muru. To leży w gestii właściciela, uporanie się z wodami opadowymi. Współwłaściciel uważa, że łatwiej byłoby podpiąć rynnę do kanalizacji deszczowej na placu Świętego Jana. 2,5 metra do kratki wpuścić, a iść spadem po całej działce aż na schody zamkowe, no to są piekielne metry ilości takie, że no, nikt tego finansowo nie wytrzyma. Więc myślę, że tu by było łatwiej dostać się i przy okazji zatrzymać tę wodę, która jeszcze jest i zrobić studzienkę między kapliczką a murem. Jest to wyjście, takie jest moje zdanie. Kto ma natomiast zabezpieczyć i odbudować mur oporowy? No to tu kwestia jest tutaj do dyskusji już między burmistrzem, między urzędem a panem Gościńskim, bo ten mur stoi w granicy działki i w zasadzie chroni nie naszą skarpę, tylko budynek. TV Podkarpacie.pl